Nie, no. Do mikrofonu, już. Do mikrofonu. Ale ty? Może wrócisz. Ale dobre czasy. Tamto czas nieprawdopodobny. To znaczy, chcę powiedzieć o dwóch sprawach. Wykształcenie księży. Znaczy, ja jestem architektem i moi najgorsi inwestorzy to byli księży katolicy. Po prostu unikam. Teraz mnie jeden kolega namówił na współpracę z parafią katolicką i gdyby nie ten kolega, to ja bym po prostu jako architekt nie podjęła się współpracy. Dlaczego? Dlatego, że są niewykształceni, nieprzygotowani do roli inwestorów. Podchodzą to, co powiedział Marek, że Kościół jest złym pracodawcą. Podchodzą z podwójną moralnością do pewnych spraw. No nie chcę tego mocniej nazywać. I są niewykształceni od strony historycznej i takiej teologicznej. Tak. Bo ja mówię o kreacji przestrzeni liturgii. Przecież ja się tym zajmuję jako architekt. Rozumiesz? Tak. Akurat teraz będę inwentaryzowała mozaikę, no to sobie mogę inwentaryzować tę mozaikę, prawda? Natomiast druga sprawa... Mają być? Słucham? Oni mają być specjalistami naprawdę? Mają... Dlaczego kiedyś Kościół miał inną odpowiedź estetyczną? No bo zlecał to specjalistom. Bo inwestor był oświecony. Ja mówię ci jako architekt. Dlaczego są domy takie, mieszkania jakie są? Bo dyrektorzy korporacji, deweloperów mają taki, a nie inny gust i architekci tak robią. Dlaczego Wilanów, Pałac Wilanowie tak wygląda? Bo jak ona była jej tam na S? W każdym razie właściciele już po Sobieskich, bo byli tak oświeceni, że po prostu wiedzieli co wymagać. Rozumiesz? Oni, oświecony inwestor ustawia ci na właściwym poziomie i estetykę, i treść powiedzmy ikonograficzną. Czy to świecką treść ikonograficzną, czy religijną, tak? Mój ksiądz, kochany proboszcz Zacisza, ksiądz Andrzej Maziański, on po prostu pojechał do Kielc na te Expo, coś tam, Sacro Expo. I tam go jacyś oblepili, wiesz, prawda, fantastyczni ci witrażyści, mozaikowcy. No i to mamy wewnątrz kościoła, co mamy, z wielkim bólem i z wielkimi pieniędzmi, z wielkim obciążeniem parafian zrobione. No. Ja chodzę do tego kościoła i będę chodziła, bo mam, jestem przywiązana emocjonalnie, ale żebym patrzę na mozaiki zrobione 10 lat temu o estetyce z 56 roku, no to po prostu wiesz, no żal, że tak no nie zachwyca. I ludzie niewykształceni, nie umiejący nazwać tego, mówią tylko gówno, nie? Przepraszam, no bo nie umieją tego nazwać, nie mają warsztatu, tak jak Maryśka, która już poszła sobie spać, ale nie mają warsztatu nazwania tego w tak zwanej krytyce twórczej, tak? Nie umieją tego nazwać, więc odrzucają, albo mówią, no głupie, śmieszne, no. A ja wiem, że to wynika z tego, że ten ksiądz przyjmował wszystko, nie, co mu wcisnęli, tak. Rozumiesz? Mimo, że jest bardzo kochany, to jest wspaniały, poza tym proboszcz, ponieważ już jest w wieku emerytalnym, to tylko się modlimy przy każdym pasjansie, żeby biskup nam go nie zabrał jeszcze. No. A jak to się nazywa? Ten rozdanie majowe, tak, czy tam czerwca. No a co robi biskup przed wakacjami? To jest jedna sprawa, czyli niewykształcenie księży ja mam bardzo dobrego znajomego księdza, który jest proboszczem w Ślesinie. Dostał zabytkowy kościółek z ustrojem zabytkowym. Pierwsze co zrobił mi, Gośka przyjeżdża i powiedz mi, co mam robić. On wiedział przynajmniej, że nie wie. No i siedziałam dwa dni w sobotę i niedzielę i wsadzałam mu do głowy. Już teraz jest mądrzejszy ode mnie, tak? Nie,
Zbyt wielkie zaufanie do innych. Po prostu zrozumcie, chłopcy po technikach, chłopcy ze wsi, tak? Oni ledwie mają problemy z greką, z łaciną. Gdzie jeszcze historia sztuki? Gdzie jeszcze historia liturgiki? Gdzie w ogóle jakieś ornaty, jakieś poczucie estetyki? No. A za tym idą duże też potem błędy liturgiczne, nawet forma przyjmowania komunii i tak dalej. Ale o tym to pewnie jutro. To jest raz. A dwa, cały czas mówimy, jak się zająć młodzieżą. A kto się zajmuje młodzieżą? Rodzice. Rodzice. Dom. Ja wiem, jako matka trojga dorosłych ludzi, tak? Którzy się wzrastali, kiedy mamuśka się nawróciła. Ile popełniłam błędów? Ile zaniedbań? Nie. Dlaczego Kościół tak... Znaczy, ja przypomniałam sobie na ksiądz Brachnicki. On stworzył oazę jako kontrę dla tych wszystkich czerwonych harcerstw. On wiedział, że w szkole zabiera się żon dusz dzieciakom. I on musiał walczyć z instytucją wtedy szkoły, wszystkich tych organizacji młodzieżowych i tak dalej. I on wtedy stworzył oazę. Tak? On nie musiał się zajmować rodzicami, bo rodzice nie byli tak atakowani wtedy jak dzieciaki. Ale teraz jest odwrotnie. Teraz co Kościół proponuje dorosłym ludziom? Dwa razy do roku trzydniowe rekolekcje? O schemacie poniedziałek, wtorek, w środę spowiedź? I to jest cała formacja dorosłych w roku? Przepraszam, to wspólnoty. Jest YouTube. No przepraszam, nie, mój kolega. To są dodatki. To są dodatki. Ja się utożsamiam po pierwsze z parafią. Po drugie się utożsamiam z grupą modlitewną, charyzmatyczną, do której należy 11 lat. Po trzecie się utożsamiam z duszpasterstwem Talent, a to jest już, to jest jakby ważność. A jeszcze mam swoje 6 pań, które też uważam, że trzeba się zająć. Tak? Ale pierwsza to parafia. No z parafii jest wspólnotą. Tu mamy wzrastać. To mamy wzrast. No jest propozycja. U nas parafia jest wspólnota mężczyzn z lokalu. Zrozumcie. Na rodzinie. Tak jak Brachnicki kiedyś zajął się młodzieżą, tak powinno się stworzyć w tej chwili podobną metodykę, znaczy nie tylko podobną, że taką samą odnośnie instrumentów i tak zwanych dynamik, tylko mi chodzi o pewien nurt zajęcia się dorosłymi i formacją, regularną formacją dorosłych ludzi. Ja, mi się wydaje, że ludzie naprawdę tęsknią za tym. I mam taką obserwację dwóch rodzin. Jedna rodzina to jest 8 dzieci. Edukacja domowa, no bo przy takiej ilości dzieci to nawet po prostu nie zwariowali. I te dzieciaki formowane przez rodziców, zwłaszcza, że matka totalnie się poświęciła dla edukacji domowej, te dzieciaki no po prostu są pobożne. Ja się o te dzieciaki nie martwię. I drugie małżeństwo to są... Ci wyszli stąd akurat z oazy. A drugie małżeństwo to jest neokatechumenat. Ja nie znam dużo małżeństw neokatechumenatów, ale tym znam. Dzieci jest 4 i oni po prostu zgodnie z tą formacją, którą mają prawda, w neokatechumenacie, oni czytają w niedzielę Biblię z dzieciakami i jakby ci rodzice są wzorcem dla tych dzieci. I ja nie wierzę, żeby były problemy, o których my omawiamy teraz, w tych dwóch rodzinach. Oczywiście statystyka jest różna. Mam też znajomego, który też ma 3 dorosłych dzieci. Jedna córka totalnie zbuntowana. Tak? Chociaż rodzice szalenie religijni, no wręcz, ja bym chciała mieć takich rodziców, jak Tadzik i jego żona. Tak? No. Ale generalnie zadbajmy o dorosłych, a nie o dzieci. Jeżeli co z tego, że będzie dziecko latało do tego kościoła z
chore z tymi książeczkami obecności. To jest upokarzające dla tych dzieciaków. To jest, nikt o tym nie pomyślał, że one się czują upokorzone, chodząc do tej zakrystii, mszy. I wracają do domu i albo jest jakaś sarkastyczna uwaga rodzica na temat tej książeczki, tak? Albo zero zainteresowania. Do tego jest prześmiewczość w grupie rówieśniczej. No i czego my się spodziewamy? Dlaczego my narzekamy, że ten... Dlaczego razem z dziećmi nie ma, przynajmniej tak jak w przypadku komunii, jakichś spotkań z rodzicami na tym dzieciaku dla bieżącego? Dobra, powiedziałam, co wiedziałam. Dziękuję. Kamil, teraz jak chcesz, to możesz podejść i gadać, a nie musisz. Pan mogę tam rozkrywać, to nie panuje. W swojej konferencji? Tak. Ja jestem zdołowany. Wszystko zostało skrytykowane oprócz pragmatycznego wybijania spontanicznego serca. W górę na dół. Coś jest nie tak, no sorry. Przez kogo? Przez tego, który zawsze charyzmatyków... Tak, nie ma, coś jest nie tak. Zjechałeś wszystko... A, nie ostrzegałem? Ostrzegałeś, ale uważam, że jest to niesprawiedliwe, uważam, że jest to nie fair. Wiem, że wąska jest ścieżka, ciasna brama. Wiem. Że nie jest tak łatwo. Ale skrytykowałeś dużo dobra, dużo inicjatyw, tej pobożności maryjnej, gdzie jasno w różnych miejscach i w objawieniach Matki Bożej, która jest jakimś głosem prorockim, tak? Fatima. Czyżbym krytykował Maryjna? Słucham? Czyżbym krytykował Maryjna? Nabożeństwo moje. Nabożeństwo moje, pewnie. Nie, to nie chodzi. Nie. Pewnie zjawiska związane z tymi rzeczami, a nie... Broń Boże. Po prostu religijność ludowa miała być ewangelizowana i sfiga z makiem. Jest uludowiona liturgia powoli, tak? U nas na przykład jest Basia, tak? Mieszka w Dąbrowie Chodomskiej. Ona na przykład organizuje modlitwę przy figurce. Jest grupa ludzi, jest stowarzyszenie, modlą się, spotykają się, pomagają sobie wzajemnie. Ja uważam, że mamy jakieś za wysokie wymagania tak naprawdę. Okay, ale to jest autentyczne, o czym mówisz, prawda? Tak. Ja mówiłem o rzeczach nie autentycznych. A ile młodzież jest przy tej figurce? Ile jest? Ale dużo. Tak, dużo. A ile? 20. Wow. Dlatego, że jest autorytet dorosły. Dorosły. Rzeczywiście to musi być autentyczne. To jest autentyczne. Tak, być może nawet pogłębione. Ale to jest też stowarzyszenie sąsiedzi, to jest tak naprawdę szersza inicjatywa. A oni się spotykają. My organizujemy. Dorośli, tak. Marsz po dorosłych, a nie o młodzie. Może nadzieja w drodze synodalnej i w kongresie katoliczek i katolików. No chyba sarkastycznie, sarkastyczna. To już nie trzeba też gadać tego mikrofonu. Za drogą synodalną jestem, gdyż jestem za kościołem, który od pierwszych swoich wieków działał synodalnie. Nie działał inaczej. Więc nie rozumiem bardzo tego. Jest właśnie pytanie, może to jest nadzieja? Jak najbardziej. Mogę? Tak. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Kościół w Polsce, to co się teraz dzieje, to trzeba się cofnąć do rozbiorów i XIX wiek. W XIX wieku jedna rzecz Kościoła polskiego była prześladowana przez protestantów pruskich. Druga trzecia, czyli była prześladowana przez prawosławie moskiewskie, czyli Rosję carską. I w związku z tym te dwie części musiały się oprzeć na więzi ze społeczeństwem. Trzecia część pod Austro-Węgrami była najmniej prześladowana z powodów religijnych. No, tam był już najpierw w Austrii było ostro z tym józefinizmem i germanizacją, ale już koniec XIX wieku to już się skolonizowało i to już wyglądało inaczej. W każdym razie Kościół ten polski zachowywał łączność jakby z ludźmi, nie był kościołem państwowym nigdy praktycznie w tym okresie. W swoim sposobie działania nie był państwowy.
Potem po pierwszej wojnie światowej było 20 lat tylko wolnej Polski, potem była okupacja niemiecka, potem był PRL, dalej ten kościół był prześladowany, musiał być z ludźmi. Po roku 1989 obserwujemy przyspieszony proces jakby upaństwowienia kościoła i przyspieszony drogę tego, co się po prostu działo wcześniej na Zachodzie, czyli laicyzacji, powiedzmy, i upaństwowienia kościoła i różnych związanych z tym patologii. Tylko tyle z mojej strony.